Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie zapowiedziana w sumie wczoraj seria Free to Play, w której będę grał na nowym serwerze, kompletnie Free to Play. Nie wydam ani złotówki przez cały okres gry na tym nowym właśnie serwerze. Także ten film będzie takim wstępem, podam podstawowe informacje. Oczywiście przejdziemy sobie troszkę kampanii, ale to jest tylko tło, bo głównie chodzi mi o wytłumaczenie zasad i tak dalej, i tak dalej. Także zanim zaczniemy, może jakoś się nazwiemy. Jako, że ma być to konto free to play i widziałem, że inni youtuberzy podobnie robią, no to po prostu nazwiemy Werbel free to play i w sumie tyle. Także konto nie będzie pod daną frakcję, to przede wszystkim, bo to nie miałoby sensu. Jak wiadomo, później jest więcej formacji niż jedna. Dodatkowo są oczywiście wieże frakcyjne, także na przykład takimi świetlistymi, no nie przejdę wieży z wieży ludzi, prawda? Także to nie ma sensu. Będę po prostu grał postaciami, które będę uważał za słuszne. Powiedzmy, że to ma być też taki poradnik dla nowszych graczy, dla takich bardziej żółtodziobów, niezaawansowanych oczywiście. Mniej więcej, żeby wiedzieli, co dodawać na listę, jak grać i tak dalej, i tak dalej. Także może wzmocnimy sobie od razu na początek Mirael, bo myślę, że to będzie moja carry tak na sam początek. Myślę, że to będzie dobry wybór. Czyli tak, przede wszystkim filmy będą pojawiały się na początku, no pewnie dosyć często. Nie będę robił tak jak przy okazji Leśnych Istot, czyli nie będę pokazywał całych rozdziałów, bo to w sumie nie ma sensu, jest to nudne. Będę pokazywał jakieś urywki, na przykład jak kończę rozdział, jak coś osiągam w danej grze. W każdym odcinku będziemy oczywiście robić pewnie jakieś drobne samony. Nie będę raczej zbierał na tym koncie, bo to ma być konto takie, żeby też pokazać, jak progresować, jak szybko progresować. No wiecie mniej więcej, o co chodzi. Co do gildii, to nie mam pewności, że gildię będę zakładał. Być może dołączę do jakiejś gildii widza. To się okaże w przyszłym filmie. Jeszcze zdecyduję, czy będę zakładał samemu, czy na przykład ktoś zrobi gildię i mnie zaprosi, nie? To jeszcze musimy zdecydować. Jeżeli chodzi o kody, to wklepię je na osobnym filmie, bo chcę zrobić taki spis wszystkich aktywnych obecnie kodów, także to pojawi się niedługo. No i chyba tyle z tych najważniejszych informacji, przynajmniej tak myślę. Tak jak mówię, konto będzie całkowicie free to play, choćby była oferta 1 000 000 diamentów za złotówkę, to nie mam zamiaru tej złotówki wydać. Także przejdziemy sobie troszkę kampanii. Prawdopodobnie jeszcze w tym filmie ustalimy listę życzeń, żeby wiedzieć mniej więcej, co chcemy robić, w jakim kierunku się właśnie udamy z tym kątem. Do dwukrotnej szybkości jeszcze troszkę zostało, przynajmniej granie zacina się na takiej szybkości, co jest bardzo fajne. Także dobra, to byśmy mieli zrobione. Możemy założyć ekwipunek, ulepszymy jeszcze troszkę Mirael, ulepszymy Hogana, bo Hogan akurat jest w porządku na początek. Oczywiście nie ulepszamy żadnych zielonych bohaterów, to raczej powinno być dla każdego już oczywiste. Zastanawiałem się też, czy nie założyć konta na serwerze testowym, ale w sumie mam tam już konto, więc to nie miałoby sensu, bo mogę po prostu na nim grać i pójdę szybko dalej. Poza tym konto na serwerze testowym ma też moja dziewczyna, która jest wyżej ode mnie, także mogę zawsze nagrywać filmy po prostu z jej konta na serwerze testowym. Także jeszcze dwa odcinki chyba i skończymy ten rozdział. Chciałbym jak najszybciej zajść daleko, żeby pokazać, że jako free to play też można, że czasy się zmieniły. Kiedyś naprawdę dojście na 20 rozdział zajmowało naprawdę dużo czasu. Teraz spokojnie w niecałe 2 miesiące myślę, że powinno udać się to zrobić z tymi wszystkimi nowościami. Tak w ogóle, jeżeli ktoś myśli nad rozpoczęciem gry, to teraz jest idealny moment, bo jest troszkę tych kodów rabatowych dostępnych. Dodatkowo mamy niedługo eventy bardzo fajne, w których da się zdobyć Taylin za darmo, czyli postać premium, Rowana, który jest jedną z najlepszych postaci w grze. Także jeżeli ktoś myśli, żeby zacząć grę, albo po prostu zacząć grać na nowo, po raz drugi, to teraz jest idealny moment, jakby nie patrzeć. Mam nadzieję, że dam radę tego chłopa tutaj poskładać.
Hogan sobie naprawdę super radzi jako tank. No i się udało, bez większych problemów. Dwójka Bobu wpadła, ale to nas akurat nie interesuje. Także drugi rozdział, cyk. Runhorn. Tawerna Szlachecka. Przywołujemy. Pierwsza karta jest zawsze epikiem, to tak swoją drogą. I zawsze jest to Szemira, z tego co pamiętam, tutaj się nic akurat nie zmieniło. No Szemiry niekoniecznie chcę używać i raczej nie będę tego robił. Także ustalimy sobie może listę życzeń, wszystko pousuwamy, żeby mieć czystą kartę i po prostu robić to na świeżo, bo już widzę, że są tutaj postacie, których nie mam zamiaru używać. Także tak, jeżeli chodzi o świetlistych, to na pewno chcemy Rosalyn, na pewno chcemy Rowana, to jest raczej oczywiste. Gwyneth później się przyda i to bardzo. Dałbym tutaj Luciusa, bo Lucius to jest jeden z najlepszych tanków tutaj. I Hendrika lub Fawkesa. Z tym, że Fawkesa ja już później na wysokich rozdziałach nie używam. Hendrik jest cały czas jak najbardziej używalny. Jeżeli chodzi o zwierzę ludzi, Skread Tidus to jest taki standard. Myślę, że Skrek, myślę, że Safia. I zastanawiam się nad Satraną lub Numisu. Ja dam Satranę. Następnie mamy leśne istoty. Tutaj akurat sprawa jest dosyć prosta, czyli Lyka, czyli Nemora, czyli Tassie, Aeron. I myślę, że Saurus, chociaż Nemorę może odpuścimy, na razie damy Pippę. Myślę, że sobie ją przetestujemy. Tutaj jest sprawa akurat naprawdę bardzo prosta. Daemon Feral to jest absolutne minimum i to powinno zawsze się znaleźć na liście życzeń. Dajemy sobie Isolda, który jest później mega. Dajemy Sylasa, który jest bardzo dobrym healerem. I tutaj zastanawiam się nad takim Odenem lub Narą. I myślę, że damy Narę, bo Nara naprawdę sporo pomoże. Także w przyszłym odcinku, w sensie tym drugim, na pewno zrobimy sobie około 50 samonów, bo tyle mniej więcej można dostać diamentów i zwojów właśnie z tych kodów rabatowych, więc na start od razu 50 samonów. Jak zaczynaliśmy kiedyś, my ci starsi gracze, że tak powiem, premierowi, no to czegoś takiego nie było. Nie dostawaliśmy też na przykład VIP-a za ukończenie rozdziału, tylko był VIP za poziom, jeżeli się nie mylę. My dostawaliśmy na start na przykład Luciusa, nie? Także tutaj mamy kilka wydarzeń, to sobie zrobię poza filmem. Tutaj mamy ten event ze skórką do Brutusa. Tu mamy ten start 500 diamentów, na koniec będzie Belinda na elitarnym plus. Obóz szkoleniowy, czyli tutaj są akurat... Ten obóz szkoleniowy jest troszkę słaby, jak na te czasy. 10 czy 20 diamentów to jest raczej słabiutko. Także co, może sobie jeszcze kawałek zagramy, że tak powiem. Nie będę tutaj może ulepszał tej Szemiry, bo tak jak mówię, wklepię te kody, zrobię ten film z kodów i po prostu poprzywołujemy i tam sobie zrobimy drużynę, bez sensu teraz marnować i resetować. Chociaż jak widać, ona na pierwszym poziomie sobie fajnie radzi i tak i tak. Także może zejdziemy do 2-4 i tam ten film skończymy, bo tak jak wspominałem na samym początku, jest to film wprowadzający, żeby wytłumaczyć zasady, czego się mniej więcej spodziewać, czyli nie będzie żadnego limitu frakcji. Szemiry używał nie będę, bo byłaby to powtórka z głównego konta, co byłoby też bez sensu. Także jeszcze dwa odcineczki na sam koniec. Jak najszybciej trzeba odblokować tą dwukrotną szybkość. No i tak jak mówię, poza filmem też będę sobie coś tam robił. To nie będzie tak jak w przypadku leśnych istot, bo was zanudzę po prostu czymś takim. Będę pokazywał po prostu ważniejsze fragmenty, jak na przykład kończenie rozdziału drugiego. To prawdopodobnie będzie właśnie drugi film z serii. Labiryntu myślę, że nie będę robił, bo to też nie ma sensu. Ewentualnie pomyślę nad wierzchołkami czasu, bo niektóre się tam troszkę zmieniły. Chciałbym zobaczyć, jak będzie szło z tymi innymi postaciami, bo z niektórymi to naprawdę była katorga. Także odbieramy to. Zobaczymy, czy będzie nas stać na jakieś samonki, ale chyba nie będzie. Mamy tutaj próby Krena. Tutaj mamy szybkie nagrody. Może tego nie będę odbierał, bo zajdę sobie dalej i wtedy odbiorę. No i chyba tyle, nie?
Na koniec możemy zrobić samony, bo przypomniałem sobie właśnie, że możemy odebrać portret, także na koniec zrobimy sobie 10 samonów, może będzie szczęście. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy w tej grze opłaca się robić rerolla, no to niekoniecznie, nie? Myślę, że gwarancja liternego bohatera, zresztą dostaniemy na 100%, otwieramy i będą aż... będzie dwójka bohaterów, będzie to Aeron, czyli bardzo fajny start. I co jeszcze? No fajnie by było dostać Daemona od razu, a dostaniemy Skreata. Dobra, czyli jakiś tam team mamy już, nie? Przede wszystkim ten Aeron mnie cieszy. To naprawdę pomoże bardzo, bardzo na początku. Wolałbym zdecydowanie dostać Daemona, ale no nie można mieć wszystkiego, o co się poprosi. Tutaj sobie jeszcze odbierzemy, cyk, 60 kamieni. Może sobie to nawet otworzymy. Cyk, Ira, to poczekamy, aż zajdziemy troszkę dalej. No i to by było w sumie na tyle. To jest taki film właśnie, tak jak mówię, wprowadzający do nowej serii. Zresztą będzie też playlista, żeby można było łatwiej się poruszać. Także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. No mam nadzieję, że zostaniecie ze mną w tej serii na dłużej. Wiem, że nie wszyscy, bo nie jest to seria dla każdego. Niektórzy chcą tylko kodów, eventów, co ja całkowicie rozumiem. No ale życzę Wam oczywiście miłego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.